Musi być solidne. Solidne, no bo jednak jest to ciężar. Pomysł mój jest tak. Jadę. Co robisz? Moja żona arcydzieło. Halo, cześć. Halo, cześć. Słuchajcie, robimy ramen dzisiaj na łóżko. Kolejny dzień. Kolejny dzień, nie no, była to burza mózgów po prostu, no. My tu właśnie dzisiaj i wczoraj, i przedwczoraj jak postawiliśmy ramę łóżka, to stwierdziliśmy, że zabiera nam bardzo dużo miejsca. Tak to wygląda mniej więcej. A mam ogrzewanie ciepłej wody. Będzie siedzenie. No i tak kombinujemy. O, widzisz jak się ładnie mieści? No, mieści się tu spoko. Idealnie. Jakoś tak, no nie wiem, ale ja potrzebowałam trochę czasu, żeby się po prostu do tego przyzwyczaić. Bo na początku miałam takie wrażenie, że jakoś wszystko źle zaprojektowałam. Dobrze zaprojektowałaś. Że po prostu źle to wychodzi, że zostaje tak mało miejsca, że źle to zaprojektowałam. No, wydaje mi się, że po prostu będziemy mieli to, co potrzebujemy. Czyli no, będzie wygodne łóżko, tu będzie szafa, będziemy mieli rowery. No i tak sobie ją robimy w tym momencie. No, zajmuje dużo miejsca, no, ale mamy pewne priorytety związane z rowerami górskimi. No i rowery górskie będą tutaj pod spodem, pod tym łóżkiem. No i potrzebujemy sporo miejsca na jakieś tam kaski, jakieś tam narzędzia jeszcze do tego, plecaki. Nie, na same rowery na też. Na same rowery też, no. Odpowiednio wysoko niestety, więc łóżko będzie wyżej. Tak, także no będzie tu trochę tego, tej przestrzeni trochę mniej niż zakładaliśmy, aczkolwiek no coś za coś, no. Cieszymy się, że będziemy mogli wozić nasze kochane rowerki w każde miejsce, bo po prostu to uwielbiamy. Tak jest. No. Także jedziemy dalej. Zrobiłem to tak. O, to jest przykręcone tutaj do listwy, o, która idzie pod tutaj na tym łączeniu paneli z płytą. Także tam jest przykręcone. Tak, tu jest taka mała listewka, która będzie zabezpieczeniem. Jak tu będzie oparty podkład pod łóżkiem, to nie będzie tam. Tak, mamy z Ikei takie te podkłady na łóżko. One są no, tu leżały. Na środku nadzieję, teraz się robimy. Nie będą one spadały i zsuwały. Zobaczymy. No i tutaj też nie, to ja to jest. O, coś tu się trzyma, coś może nie, ale tu jeszcze no, będzie ale szafa jeszcze będzie i tu będzie jeszcze, rama, no. Jeszcze tu będzie schowek, także tu się będzie wszystko trzymało. No to lecimy. Coś takiego, no bo tu się jeszcze drugie muszą zmieścić. Jak się je naciska, to one tu dużo chodzą? Nie, one w ogóle nie chodzą. Super! Nie, właśnie one są właśnie fajne, bo one są takie wygięte. Tak. I one są takie lekko giętkie, więc no to one są trochę inne niż takie, wiesz, żywe drewno, bo są zabezpieczone i tak dalej. Mhm. No i są połączone z tą taśmą. Tragedia się stała. No właśnie, opowiedz to. No co ty opowiadać? Po prostu coś mi tutaj wszedł, jakiś ból, starość, nie radość. Teraz. No. Jestem nasmarowana maścią. Jak to cię smarował? No ty. No. Założyłam kapturek, żeby mi nie wiało w plecach. Tak. Ale muszę się ruszyć, no. To lecimy dalej. Myślę, że szafa się będzie na tym spokojnie trzymała i nie ma co panikować, tylko trzeba jechać dalej z koksem. Ja chciałem zrobić tak. Tutaj przykręcić tak jak idzie ta belka od Mercedesa. No. No nie? I tutaj. Aha, i wtedy już... I tam bym dał słupek jeden, o tu. O tak. Aha. Żebym i z tamtej strony przykręcił. Aha. I wtedy na tych słupkach bym sobie postawił szafę. Rozumiesz? Tak. No.
to tak będziemy robili jakoś. To byś ją mógł dokręcić do tej. Tą dokręcić do tej. I do tej. A więc tak. Pomysł mój jest taki, że... Patrz. Tu masz jedną. To był mój pomysł. Ale mój pomysł. Mój pomysł. Twój pomysł, mój pomost. Widzisz? I tu będzie półka, nie? Tak. O tak, na równo, o tak. Nie? Tak. Słuchajcie, stała się zarąbista rzecz. Ja wiem, że dzisiaj niedziela, ale poprosiłem mojego przyjaciela Pawła. Ma naprawdę fajne maszyny, jest budowlańcem, robi stolarkę. Dociął mi taką listwę. Dzięki temu będziemy mogli zamontować zamiast otwieranych drzwi na zewnątrz, co by było dosyć uciążliwe, ponieważ jeżeli będzie materac, kołdra, no wiecie, jakieś poduszki, no to otwierając te drzwiczki mogą one przeszkadzać, a dzięki temu zyskamy miejsce też, bo jedną listwę mam tu na dole. No i druga będzie teraz do sufitu. Drzwiczki nam też dociął na wymiar. Także będą drzwiczki sobie wchodziły tu w jedną listwę. Ciach. Mamy to tak. I będzie ciach, ciach, ciach. Super, nie? Tak, jestem z tego zadowolony. Super. Będzie się otwierało na boki. To będzie jedna część, tam w środku będzie druga. I jeszcze z tej strony, z tyłu za mną, będzie trzecia taka para drzwi. Będziemy sobie mogli na różną szerokość otwierać, w zależności od tego, co będziemy potrzebowali z szafy. A szafa, mi się wydaje, na warunki campervana jest zacna i wielka. Iście królewska, można powiedzieć. A jak będę się chciała wyciągnąć na łóżku, to sobie otworzę szafę. Szafę. Wyciągnę sobie ręce. Przedłużę sobie. Poszerzę. Dokładnie, dobry pomysł. Poszerzę. A nawet sobie tutaj troszeczkę uchylić, żebym mogła telefon sobie położyć czy cokolwiek, nie? Tak, nie, ja bym mogła sobie. Także zabieramy się do montowania, do przykręcenia tego do sufitu. Zrobimy tu ramkę, w środku jeszcze jedną jakąś tam listewkę przykręcimy, żeby to jakoś miało ręce i nogi i półki w środku. No i będzie czad. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Zrobiliśmy tutaj półkę też w środku. Tu będę miał pod spodem całą elektrykę. Powinienem się zmieścić. Ja będę musiał się zmieścić, bo nic nie poradzimy na to. No i tutaj też zrobiliśmy taką półeczkę. Yeah, that's gonna be a camper van, yeah. I've been wandering past here in the last few weeks. It's looking really good. Really? Yeah, excellent. Thanks a lot. Thank you. I used to live on a boat and I done a boat up just like that. Yeah. It took me about 6 months to do it up and then I left for 7 years. Oh, you should back to that. Yeah, and I came back with no money. Skip. Oh, really? Yeah, now I've got to work till I'm 107. Really? Yeah. I got all their memories of over 7 years. Oh, that's nice. Where are you, Polish? Yeah, I'm Polish, yeah. Dzień dobry. Yeah. Yeah. And there's another one, is it Chnez or something? Say again? If you're just saying hello, is it Chnez? Cześć. Oh, cześć. Yeah, I knew something like that. Oh, thanks a lot. Take care. No. Tak, wszyscy sąsiedzi nam kibicują. Tak, dokładnie, bardzo fajną tu mamy grupę ludzi, którzy nam dopingują, kibicują, sąsiedzi zaglądają, zachwycają się. Nie wiem, mam nadzieję, że wam też się podoba, bo nam się podoba. Ale w sumie jest to dla nas, nie? Możemy nie trafić we wszystkie gusta, ale najważniejsze, żebyśmy my byli w tym szczęśliwi. Robimy pierwsze siedzisko. Uwaga. I jadę. Co to, że nam nie zostało?
tej ramy. Trochę wysoka taka. Tu zawaliła się. Uważaj. Co ty robisz? No patrzę, czy nie jest za płytka, trochę płytka. Trzeba no, tutaj to... troszkę dłuższą zrobić tą klapkę, chociaż trochę. Dlaczego? No to będzie wygodniej. To jest moja ławka. To będzie ta druga, malutka. To sobie możesz zrobić 30 na 30, jak chcesz. A dlaczego ty już rozdzielasz coś czyje? No, każdy ma swój kącik, prawda? No może ja nie chcę tak mieć. Ja jestem kanapowcem. Ja wiem, jak będzie padał deszcz, to ty będziesz chodził na grzyby. Albo jakieś, nie wiem, rozpalał ognisko w mokrym lesie. A ja wtedy będę siedziała na ławce w ciepłym banie i czytała książkę. Super. Mamy to. Czyliłam też według naszego charakteru. Dobra, jest okej, mi się wydaje. Nie, tak no. Jest fajnie, ale można zrobić taką troszeczkę, wtedy nawet będzie lepiej to podnosić, no nie? Tak. Cześć. Mamy dzisiaj piękną pogodę, więc korzystając z tego zabiorę się za malowanie tych elementów, które przygotowaliśmy już wcześniej. A mianowicie będzie to ławeczka, tudzież siedzisko. Tutaj już mam zrobioną ramę. A tam są płyty, które będą przykręcone do boków i tutaj na wierzchu. Będę to wszystko malowała. Tutaj mam płyty docięte już na wymiar, które będą rozsuwanymi drzwiami do szafy. Jest to taka 9 mm płyta MDF bodajże. No i tutaj mam te listwy, które są pięknie wyrzeźbione. Muszę je tylko jeszcze trochę wyszlifować i też czymś zakonserwować. Także rozkładam swój warsztat w tym słonecznym ogródku i biorę się do roboty. Zostało mi jeszcze trochę farby, więc pomaluję tutaj ramę od łóżka. Słońce już zachodzi. A my dalej pracujemy. Od wschodu do zachodu słońca. Teraz będę malowała listwy. Ty co znowu tniesz? Tylko kupujesz to drewno i tniesz w kawałki. Już po prostu tyle jest naszatkowane, że nie wiem co z tym będziemy robić. Będziemy palić ognisko. Dekanowa technika. Zamiast rąbać, to tniesz piłą. Palca nie utnij. Przewierciłem jeden, to już może tego nie ma. To jest na twoją spiżarkę. Na moją spiżarkę? Ale ja nie zamawiałam. Pani potrzeba. Dobra. Dobra, tnij tu już, bo ja nie mam po prostu miejsca do pracy. Dobry fachowiec znajdzie sobie zawsze miejsce. Tak, już jest wszystko pomalowane. Tutaj pięknie. Już wszystko pięknie, to tylko trzeba będzie naruskować. To już mam całe siedzisko pomalowane. Tylko ścianki są jeszcze nie przykręcone, bo chciałam je ozdobić, zrobić takie wzorki.
No i co mnie tutaj wymodziłeś? Tu namodziłem tak, że tu będzie otwierany stół. Znaczy, jak się podniesie stół, blat od stołu, to tu będzie spiżarka. Tu chcę zrobić ścianę. Tu będzie siedzisko. Siedziska będzie 40 cm wysokie, no to będzie drzwiczki będą zrobione, będzie można też tu sięgnąć. Tu jeszcze w ogóle półka będzie. Tak samo i z tej strony, nad siedziskiem będzie taki schowaczek i będzie półeczka. Coś sobie sięgnąć tam można będzie. I właśnie robię ramkę. Super. No. Idę teraz zrobić coś najważniejszego. Dociąć płytę. To będzie dopiero wyzwanie, bo muszę tam zrobić taki łuk fajny nad kołem. Do dzieła, Pawciu. Cześć, dzisiaj kolejny piękny dzień, więc postanowiłam jak co dzień popracować w wanie. Wczoraj Paweł ładnie tutaj zrobił ściankę. Będzie ona oddzielała tutaj tą część schowka, do którego będziemy mieli dostęp z przodu, od tej części tylniej, gdzie będzie miejsce na rowery. Tu z boku oczywiście będzie szafa. No i tu będzie jeszcze taki dodatkowy, bardzo duży schowek. Użyliśmy do tego starej płyty, którą zdjęliśmy z boków ścian, bo nie było już sensu kupować kolejnych, nie wiem, dwóch płyt, żeby wyciąć po prostu taki kawałek. Więc ja to dzisiaj pomaluję i myślę, że nadam płycie nowe życie. Przykleiłam już sobie tutaj taśmę, żeby nie pomalować podłogi. No i będę malowała tą ściankę, no i resztę cały stelaż łóżka. Mojej żony arcydzieło. I mamy szafę. Będziemy mieli szafę. No super. Teraz z małymi drzwiami. Pięknie te wzorki wyszły. Tutaj piękny też. Uchwytów gdzie zrobiliśmy. Nie wiem, czy będzie. Co? Naklej, przykleimy. Dobra, kręcimy. No i jak ci się podoba nasze dzieło? Pięknie. Idealnie wyszło. No. Równiutko, perfekcyjnie. No, fajnie, też mi się podoba. Czy mogę zademonstrować, jak nasze drzwi chodzą? Nasze drzwi nie chodzą, one jeżdżą. To jak jeżdżą? No widzisz, trzeba uchwyty zrobić. Dobra. Żono ma, serce moje. Jest czat. Dobra. To zrób drugie takie samo. Dlaczego? Dlaczego ty mi zawsze mówisz, co mam robić, jak ja już mówię, że zrobimy to, a ty mówisz zawsze, no to zrób drugie takie samo.